Wygraj te wszystkie wspaniałe nagrody! Info o konkursie pod koniec odcinka. Drodzy rodacy, kwarantanna zostaje przedłużona o kolejne 3 tygodnie. Prosimy pozostać w domach. Kwarantanna. Kwarantanna! 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 Panie profesorze, bo ja miałem mieć odpowiedź ustną. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dzwonię do pana, bo po prostu czuję, że nie mam z kim o tym porozmawiać, a jakoś mieliśmy zawsze taki fajny kontakt i... Słucham, Wojtku. Ja po prostu czuję, że moje życie nie ma sensu. Jakby jestem dla wszystkich niewidzialny, przeźroczysty. Gdy do kogoś piszę na Messengerze, on mnie nie odpisuje. Gdy o coś go pytam, on tylko udaje, że mnie słucha. Tak naprawdę widzę, że ma to wszystko gdzieś. Nawet moi rodzice przestali na mnie zwracać uwagę. To jest jakby... Czy nie to po prostu jest sensem istnienia, sensem naszej egzystencji, żeby poczuć się zrozumianym, wysłuchanym? Bo ja tego... Słucham? Naprawdę, proszę państwa o spokój, no tu nie ma miejsca na żarty, no. Proszę włączyć telefony. Co jest, k***a? Witam. Na dzisiejszych zajęciach z obrony przed czarną magią nauczymy się najpotężniejszego zaklęcia. Potter. Tak? Co ty masz pod włosami? Widzę, że jesteś przygotowany. A więc zaklęcie to... Czy ktoś zgłasza z państwa nieprzygotowania? Nikt, tak? Dobrze. Panie profesorze, Wacław. No zaczniemy od czegoś prostego, tak na rozgrzewkę. Wzór na pole kwadratu. A kwadrat. Słucham. A kwadrat! Co? Naprawdę? Wzór na pole kwadratu pan nie zna? No a kwadrat! No, no, nie przygotowałem! No jak? No, to szkoda w ogóle naszego czasu, no. No jedynka, no. Pa kwadrat, kurwa! Panie Przedziecki, proszę mi powiedzieć, co pan wie o Nietzsche. To był taki filozof, który... Później jak wyjechał, to oczywiście zmienił mu się poniekąd światopogląd, ale on wciąż... No. A potem niestety umarł. Bardzo dobrze, Krzysztofie. Twoja odpowiedź była trafna, choć powinieneś popracować nad końcówkami. Twoja ocena to 4. Ale ja nie jestem Krzysztof nawet. Hej klaso, ja mam dzisiaj urodziny i chciałem z tej okazji rozdać wszystkim cukierki. Także to będzie dla Pawła. To dla Kasi. A to dla Michałka. Wrócimy do... Potęgi. Oj, przepraszam, pomyliłam klasy. Tak jak już mówiłem, król Władysław Jagiełło. Mama? Synek! W sumie to już dawno byliśmy ci powiedzieć. Pan Andrzej jest niesamowitym dżentelmenem i... kolegujemy się od jakiegoś czasu. Kolegujemy, tak. Może, żeby nie było tak niezręcznie, to mów do mnie, tatusiu. Tematem dzisiejszych zajęć jest druga wojna światowa. Zapewne państwo wiedzą, druga wojna światowa odbyła się po pierwszej wojnie światowej i w tej wojnie światowej brała udział Polska. No, Polska sobie tak brała ten udział. Że nie wiem. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy na temat II wojny światowej. Nie będziesz białych majtek więcej nosił! No. Jak nie szanujesz, to nie będzie! Najpierw chodzi i gada, że chce białe slipy! Matka kupia, mamo. Już nie szanuje! Skończyło się! Mamo! Zabrany. Lekcję mam! Czyż słyszy co akurat? Moi kochani, jak tutaj to podgłosić? Alt F4. Alt F4. No co za durnie, no co oni myślą, że ja memów nie oglądam?
A teraz fajrancik i jeszcze dostanę dodatek do pensji za ciężkie warunki pracy. Dobrze, Franku, powiedz mi, co wiesz o bitwie pod Grunwaldem? Do bitwy pod Grunwaldem doszło z powodu. Ale... Jeżeli masz sobie robić żarty, no to trzeba było w ogóle tu nie przychodzić. Każdego dnia spotykam się z szyderstwem. Ludzie śmieją się z mojego głosu przez to, że kiedyś użyczyłem go do tego cholernego syntetyzatora. Codziennie żałuję, że wziąłem tę pracę. Co to ty gadasz? Niemożliwe, jestem w takim samym szoku. Znam twój głos. Często puszczam go przed snem. Tak samo jak ja twój, Jacku. Smok, smok, mlask, cmok, smok, cmok. Elo, kumpel! Mamy konkursiwo! Zasubskrybuj kanał VIP Games i pod filmem napisz, jak nazywałaby się gra, w której bylibyśmy głównymi bohaterami! Osoba, która zgarnie najwięcej łapek, wygra jeździka. Druga osoba, głośnik bezprzewodowy. A kolejnych 5 takie okulary! I love you, the sunshine on the